XXI wieku, w środku Europy, w Polsce, przemoc wobec dzieci wciąż stanowi istotny problem. I choć coraz więcej osób stara się być lepszymi rodzicami, lepszymi ludźmi, to nadal zbyt wiele dzieci doznaje cierpienia. Mówiąc o przemocy, nie możemy zapominać, że to nie tylko kwestia klapsa. Przemoc fizyczna obejmuje wszelkie działania, które powodują ból lub uszkodzenie ciała. A nawet jeśli cios, uszczypnięcie czy szturchnięcie nie zostawi widocznych na ciele śladów, to rani psychicznie, upokarza i wewnętrznie niszczy. Przemoc psychiczna, emocjonalna boli równie mocno jak ciężka ręka. Zabija w dziecku poczucie własnej wartości, prowadząc do zaburzeń, które niszczą przyszłe życie. Jednym z najokrutniejszych działań jest też przemoc emocjonalna, bo co czuje mały człowiek, gdy trwa w przekonaniu, że jest niekochany? Gdy trwa w przekonaniu, że jest niepotrzebny, że jest zły, bo niedoskonały, bo nie spełnia oczekiwań czy ambicji tych, którzy kochać go powinni bezwarunkowo. Przemoc seksualna, zaniedbanie, przemoc rówieśnicza, cyberprzemoc. Form i sposobów niszczenia dziecka jest ogrom i nie da się ich wystopniować w skali szkodliwości. Każda z nich jest nieludzka, okrutna i zostawia ślady na całe życie. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę rozpoczęła kampanię pod hasłem Dzieciństwo Mocy bez Przemocy. Akcja koncentruje się na kilku kluczowych kwestiach: uwrażliwianiu społeczeństwa na problem krzywdzenia dzieci w Polsce, wspieraniu ludzi w reagowaniu na przemoc wobec dzieci, promowaniu idei uważnego rodzicielstwa, promocji systemowych rozwiązań na rzecz ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Telewizja Suwałki na swojej antenie podnosiła kwestię przemocy już niejednokrotnie. Tym razem również przyłączamy się do tej akcji. Będzie ona wracać rokrocznie, zapowiadają organizatorzy. A my, aktywnie się w nią włączając, będziemy czekać na dzień, w którym okaże się, że kolejna jest już niepotrzebna. Do tegorocznej kampanii może włączyć się każdy. Kulminacja akcji zaplanowana została na 19 listopada. Tego dnia o godzinie 17 fasady budynków oświetlone zostaną czerwonym światłem na znak sprzeciwu wobec krzywdzenia dzieci. Wierzymy, że i Suwałki rozbłysną czerwienią, kolorem serca pełnego miłości.